Zofia Zgrabski-Kirkor-Kiedroniowa. Kobieta, jedna z trzech, powiedzmy, kobiet, członków, członkini Rady Narodowej Książstwa Cieszyńskiego, pochodząca ze znanego rodu Grabskich, jej bracia, no to elita przecież Polski międzywojennej, Stanisław Grabski, Władysław Grabski, liderzy, prawda, polityczni pierwszych lat niepodległości. Również w swoich młodzieńczych latach w Warszawie związana z socjalizmem, żona działacza narodowego Kirkora, który zmarł jednak dość wcześnie. Po śmierci męża Zofia Grabska-Kirkor ze swoim ukochanym synem Stanisławem przez kilka lat spędzonych również na zesłaniu wróciła do kraju i podczas pobytu na terenie Bystrej Krakowskiej w sanatorium poznała młodego działacza narodowego Józefa Kiedronia, inżyniera pochodzącego z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, który na końcu tych wspólnych wywczasów po prostu się jej oświadczył. Początkowo zaskoczona, przyjęła potem oświadczyny, przyjechała, jak sama mówiła, do Dziury na Śląsku, do tutaj okolic Karwiny, gdzie wręcz zakochała się w tutejszej ludności polskiej, w tym wszystkim, co robili w tym ruchu narodowym i włączyła się wraz z mężem w działalność narodową. Już związana wtedy z Endecją poprzez braci oczywiście Stanisława i Władysława. Dlaczego to właśnie ją tutaj zaznaczyłem jako czołową działaczkę, czołowego działacza, można powiedzieć, ruchu narodowego po tych trzech pierwszych, no, wielkich, prawda, prezydentach Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego? Tej kobiecie, pani Zofii Zgrabskiej, Kirkor-Kiedroniowej, zawdzięczamy bardzo wiele tutaj jako przedstawiciele właśnie, można powiedzieć, polskości, my, obecnie tutaj mieszkańcy, Polacy tego regionu. Dzięki niej, dzięki jej kontaktom, dzięki jej również przedsiębiorczości, no, mówiąc kolokwialnie, płynęły tutaj pieniądze. Ona załatwiała masę spraw niezałatwionych lub nie będących w stanie być do załatwienia przez lokalnych działaczy. Tam, gdzie oni nie mogli uderzyć, gdzie oni nie mogli pojechać, poprosić, załatwić, załatwiała właśnie ona. Poprzez swoje kontakty właśnie, poprzez braci, poprzez przyjaciół, poprzez tą wielką, legalną lub oficjalnie działającą grupę narodowców, prawda, na terenie czy to zaboru rosyjskiego, czy to Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ratowała gazety, ratowała organizacje narodowe przed upadkiem. Była, można powiedzieć, reprezentantem albo ambasadorem sprawy cieszyńskiej poza granicami regionu. To właśnie ona organizowała Dni Cieszyńskie, Dni Śląskie na terenie polskich uzdrowisk w Zakopanem i nie tylko, gdzie zbierano właśnie fundusze na pomoc bastionowi polskości, jak to nazywała. Często przemawiała właśnie płomiennie na tych zebraniach i te pieniądze, no, tutaj płynęły. W Zakopanem szczęście dopisało macierzy, bo pogoda, najważniejszy warunek powodzenia kwest ulicznych, była w jej dniu cudowna. Mnie najbardziej emocjonował wiec. Czy publiczność dopisze? Czy zdołam opanować tremę przy pierwszym mym publicznym przemówieniu? Albowiem obiecałam mężowi, że będę mówiła. Przemowę prawie nie przygotowałam. I słusznie. Przekonałam się potem parokrotnie, iż lepiej mówią improwizując, niż szukając w pamięci ułożonego wcześniej tekstu. Gdy weszłam na mównicę, nie czułam śladu tremy. Nie mówiłam o macierzy, ale o zachodnich granicach Polski, które grożą cofnięciem się nad Białkę i poza nią, a tylko od Polaków zależy, by się tak nie stało. Śląsk Cieszyński jest jak oblężona twierdza graniczna, czekająca na odsiecz. Jeżeli twierdza padnie, wróg nie zatrzyma się, pójdzie dalej. Zakończyłam takimi słowami: przyszliśmy żebrać, lecz nie wstydzimy się tego. Sławnych wszak mamy poprzedników. Żółkiewski, idąc pod cezorem, żebrał pieniądze na wojsko. Na sali zapanował entuzjazm. Mniejsza o burzę oklasków, ale liczni panowie wstali ze swych miejsc i przeciskali się do mnie z banknotami na macierz. I można powiedzieć, że bez pieniędzy z zewnątrz, bez środków finansowych, które wspomagały polski ruch narodowy, ten ruch miały bardzo duże kłopoty. Bo kiedy robotnik śląski, rolnik śląski ofiarował kilka koron na gazety, na organizacje polskie, polscy ziemianie dawali po 100 tysięcy. Polska inteligencja również.
pochodząca spoza regionu. Ale to właśnie dzięki takim ludziom jak Zofia Zgrabska, Kirko Kiedroniowa, no ta sprawa była po prostu znana i stała się częścią polskiej sprawy narodowej jeszcze przed 1918 rokiem, chociaż, jak wiemy, Śląsk Cieszyński czy też Pruski odpadły od Polski już w XIV wieku. Także zupełnie inne problemy niż w Galicji. Tu autonomii nie było. Tu trzeba wszystkie rzeczy, począwszy od szkolnictwa, poprzez sprawy sądownicze czy administracyjne, językowe, sobie po prostu wywalczyć. To właśnie Zofia i jej mąż Józef Kiedroń byli autorami zrealizowanego w październiku 1918 roku pomysłu powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, w tym także w pełni demokratycznej formuły tego ciała, opartej o zasadę reprezentatywności wszystkich najważniejszych w regionie nurtów politycznych oraz zasadę delegowania przez każdą z tych formacji jednej przedstawicielki, czyli kobiety. Józef stał się nawet niejako ofiarą tej ostatniej zasady. Desygnowanie Zofii do składu Rady oznaczało bowiem brak miejsca dla niego. Nie przestał jednak wspierać Rady i swojej żony. 29 października, mimo choroby, zaraz gdy dotarła do niego informacja o proklamacji niepodległości przez Czechosłowację, zdał sobie sprawę, że lada chwila Czesi ogłoszą swoją jurysdykcję na spornych już wówczas terenach części Śląska Cieszyńskiego. Mąż zaraz ocenił powagę chwili. Leżąc w łóżku pisał odezwę, z którą miałam pojechać do Cieszyna, skłonić Radę Narodową do zaaprobowania jej, ogłoszenia i wyciągnięcia z jej treści należnych konsekwencji. Pisząc, radził się mnie. Ale inicjatorem i głównym autorem historycznej odezwy jest inżynier Józef Kiedroń. Odezwa proklamująca przystąpienie Księstwa Cieszyńskiego do niepodległej Rzeczpospolitej nie była tylko czczą deklaracją. 30 października 1918 roku Rada Narodowa rozpoczęła w regionie faktyczne sprawowanie władzy. Niestety, jak się okazało w dalszej perspektywie, nie udało się w pełni zapobiec sięgnięciu przez naszych południowych sąsiadów po sporne obszary, także te, gdzie dominowała polska ludność. Mimo wstępnej ugody granicznej podpisanej 5 listopada przez Radę z jej czeskim odpowiednikiem, w styczniu 1919 roku Czesi dokonali zbrojnej inwazji. Po bratobójczej wojnie, po aresztowaniach przez Czechów polskich działaczy narodowych, w tym Kiedroniów, a potem po kilkunastu miesiącach gorączkowych dyplomatycznych zabiegów obu stron, Zaolzie, w tym Karwińskie Zagłębie, z ukochaną Dąbrową Kiedroniów, gdzie mieszkali, zostało od Polski oderwane. I to wtedy, gdy Polacy bronili się nad Wisłą przed bolszewicką nawałą. No, po zakończeniu walk o Śląsk Cieszyński stała się jedną z najbardziej znanych kobiet II Rzeczypospolitej. Jeden brat premier, drugi brat minister, mąż, minister przemysłu Józef Kiedroń po namowie dla swojego szwagra zgodził się objąć tę funkcję. Kiedroniowa brylowała na salonach. Jest nawet takie powiedzenie, co porabia pani Kirkor Kiedroniowa. Pani Kiedroniowa rządzi Polską w okresie przed zamachem majowym. Po zamachu majowym Kiedroniowa odsunęła się od życia politycznego i poświęciła się pisaniu wspomnień. Dzisiaj te trzy tomy, które zostały wydane dopiero końcem lat 80. XX wieku, są dla mieszkańców regionu cieszyńskiego jednymi z najwspanialszych właśnie pamiętników poświęconych okresowi od początku XX wieku do lat 30. związanych właśnie z losami tutejszej ludności polskiej walczącej o sprawy narodowe.